Jest koniec lata, ja siedzę w ogródku przemiłych gospodarzy państwa Bokunów w Otwocku. Przede mną leży szczotka książki Jeździecka Dolina z Brosławice i zastanawiam się teraz, jak to zrobić, żeby ją wypromować. Książka powstawała parę lat, ponieważ za każdym razem, jak mi się wydawało, że ją skończyłem, to zjawiał się kolejny dawno niewidziany gość i opowiadał, przypominał taki wątek, że nie sposób było go nie zapisać. To jest książka o tym, jak bardzo czasy, w których żyjemy, różnią się od tych, w których dorastaliśmy. Mówię o ludziach mojego pokolenia. Wszystko zaczęło się od mojej żony Łucji, która mnie zawlokła do koźla, albo raczej ja się naprosiłem, żeby mnie zawlokła do koźla na pierwszą jazdę konną, poważną. No i Marek Roszczeniarski, no to nasz idol przez wiele lat, nasz idol, niezastąpiony trener, olimpijczyk i ułan z krwi i kości, którego kochaliśmy i nienawidziliśmy za to, co z nami wyprawiał, ale widocznie to, co robił, tak nas zbliżyło do koni, że już potem do końca życia nie wyobrażaliśmy sobie życia bez koni, a wcześniej jeszcze bez niego i bez koni, więc po jakimś czasie go sprowadziliśmy do nas. To zawiła historia, ale będziecie mogli o tym przeczytać i mam nadzieję, że przeczytacie. Mój ulubiony cytat, 1983, czyli stan wojenny. Na pytanie Rysia Matlęgi w bufecie, czy jest chleb lub coś do chleba, pan Zbyszek tylko się zaśmiał. Książka zawiera ileś wspomnień moich dotyczących wspaniałego okresu, w którym powstawał ośrodek jeździecki w Zbrosławicach i nie tylko, bo na przykład zrewolucjonizowaliśmy transport koni w Polsce. Nikt z was już nie pamięta pewnie, mówię do ludzi młodszych, że kiedyś konie jeździły wyłącznie wagonami kolejowymi. To była gehenna. W najgorszej sytuacji były konie rzeźne, które jeździły do Francji, bo te konie były przetaczane przy pomocy tzw. górek rozrządowych, czyli lokomotywa wpychała wagon na górkę i z tej górki on się rozpędzał i żeby dojechać do innego składu po zmienianych zwrotnicach, walił w końcu w te inne wagony. Konie się wywracały, dusiły, łamały nogi, kopały. 30% koni ginęło w transporcie. Myśmy to zmienili, bo przeforsowaliśmy produkcję samochodów do przewozu koni. Do dziś nikt nie pamięta tego, że kiedyś start na koniu prywatnym był niemożliwy. Czy to się w ogóle komuś mieści w głowie? W ogóle przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego nawet nie zakładały takiej możliwości, że można wystartować na własnym koniu. Można było wyłącznie na koniu, który był własnością stadniny albo stada ogierów. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku, ładnie brzmi, studenci w całej Polsce zapałali chęcią do tego, żeby jeździć konno. No i zaczęła się prawdziwa rewolucja. Od książa do starogardu i od lisek do białki wszystko się zmieniało. Studenci wywierali presję na towarzyszy z PZPR, bo taka partia kiedyś rządziła, jednowładztwo było, żeby coś zmienić. Ten sport był traktowany jako fanaberia bogatych ziemian, którzy jadąc wierzchem walą pejczem w zgarbione plecy chłopa. No katastrofa. I wyobraźcie sobie, że na Śląsku po paru latach takiej studenckiej aktywności jazda konna trafiła do wszystkich uczelni śląskich jako zajęcia fakultatywne, czyli zamiast na WF można było autobusem uczelnianym przyjeżdżać na konie. To były rzeczy niesłychane. Promowaliśmy wydawnictwa, wydaliśmy ileś bardzo wartościowych książek, których w ogóle nie było na rynku. No, aż nie wiem, o czym mówić dosłownie, ponieważ każda kartka w tej książce to jest fajna sprawa. Zawsze interesowały mnie konie takie z problemami. Albo złośliwe, albo takie, które się czegoś okropnie bały, płochliwe. Jakiś czas temu odkryłem, że jest coś takiego jak natural horsemanship, który się rozwinął w Stanach.
To jest, muszę powiedzieć, że to jest fantazja, zupełna fantazja. Gdybyśmy kiedyś więcej o tym wiedzieli, to nie mielibyśmy tylu siniaków i nie spadalibyśmy z koni zajeżdżanych trochę inaczej niż teraz. I od iluś lat staram się poprawiać relacje między końmi a ludźmi, wykorzystując do tego całą wiedzę, którą posiadam, zarówno tą nową, jak i starą. Masę koni uczymy wchodzenia do przyczepek i tego, żeby się nie bały transportu. Bardzo dużo czasu poświęcamy na poprawianie relacji między ludźmi i końmi, żeby koń przypadkowo, w cudzysłowie, nie stawał właścicielowi na nodze i żeby właściciel wiedział, dlaczego tak ten koń nie powinien robić, że to wcale nie jest naturalne ani przypadkowe. Fajnie jeszcze byłoby oduczyć jakoś jeźdźców doświadczonych, żeby nie stosowali rolkurów i innych strasznych urządzeń, które zamykają konie i uniemożliwiają im ruch. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze fajniej byłoby, gdyby przekonać właścicieli do tego, żeby konie trzymali na pastwiskach, a nie w stajni. Ta książka między innymi jest o tym również. Ukaże się na początku listopada tego roku, czyli 2018. Książka miała być wyłącznie książką pisaną, ale kiedyś spotkałem na jakimś kursie Izę Świerat, dawniej się nazywała Potępa. Okazało się, że jest fantastycznym grafikiem. Jak obejrzałem książki, które Iza montuje, to natychmiast doszedłem do wniosku, że moja książka właśnie musi tak wyglądać, że musi zawierać zdjęcia, dokumenty, że to wszystko przepięknie może zagrać razem. A w dodatku jeszcze okazało się, że Iza była kiedyś słynną dżokejką. Niesamowite. Amazonka, dżokejka, grafik komputerowy, składa mi książkę. Fantastyczna sprawa. Patrzę sobie na spis treści i wynika mi z tego, że tu jest sporo osób, które znacie. W książce występuje na przykład pan Eryk Brabec, wieloletni sekretarz generalny Polskiego Związku Jeździeckiego. Występuje Andrzej Pawłowski, który jest ikoną z Brosławic. Występuje Antony Palman jako autor bardzo ważnej książki, kiedyś przez nas wydanej, a teraz wznowionej. Boguś Luśtyk, Jacek Greczyński, to są artyści plastycy. Jerzy Buzek, August Hełkowski, marszałek dwóch senatów. Józef Musioł, prawnik wybitny. Wiele tych osób i jeszcze innych przewinęło się przez Zbrosławice z racji koni. Jest jeszcze i Andrzej Sałacki i jego występ dla Królowej w Windsor. Jest Krzysztof Skorupski, który dłuższy czas był w Zbrosławicach. Jest doskonałym trenerem i przede wszystkim behawiorystą. Ania Majacka, Ewa Hordyńska. No, cała plejada fantastycznych ludzi, o których można przeczytać. Jeździecka Dolina Zbrosławice. To z dziesiątki faktów, naprawdę ważnych z historii życia koni w Polsce. Teraz się mówi dobrostanu koni. Anegdoty, wydarzenia, które się wydają, że są bajkami, a naprawdę nimi nie są. Czy na przykład wyobrażacie sobie, że chcecie wybudować jedną krytą ujeżdżalnię i nagle się okazuje, że ktoś wam buduje dwie? Takie rzeczy nam się zdarzały. O tym wszystkim będzie można przeczytać w Jeździeckiej Dolinie Zbrosławice już na końcu października, może na początku listopada tego roku.